Hej, cześć, siemanko guys, z tej strony Rogalik, witam was w kolejnym materiale. Pod ostatnim filmem wbiliście naprawdę niesamowitą ilość łapek w górę i mam nadzieję, że uda wam się wbić kolejne 2000 łapek pod tym materiałem. Zapraszam was na kolejny odcinek 5 sekretów Global Elity, a dzisiaj omówię wam, jak klaczować każdą rundę. Będzie to omówienie po stronie CT, a jeżeli wbijecie pod tym filmem 2000 łapek w górę, to omówię wszystkie kroki jeszcze raz po stronie terrorystów. Serdecznie zapraszam was do oglądania. Numer 1. Lokalizacja. Pierwszy i zarazem najważniejszy punkt w dzisiejszym materiale to punkt, w którym będziecie musieli zlokalizować swojego przeciwnika. Pamiętajcie, że jeżeli jesteście daleko od bombsite'u i przeciwnik plantuje wam bombę na danym BS-ie, to pamiętajcie, że warto jest go zlokalizować szybko. Nie musicie klikać shiftu i iść sobie w konektorze na maksa, na shifcie i czekać, aż wasz przeciwnik może zająć sobie jakąkolwiek pozycję, jaką chce. Trzeba szybko wyskoczyć i zobaczyć, czy przeciwnik na przykład nie zaplantował sobie na maina i nie przebiega do maina. Wtedy możecie sobie odciąć całą, praktycznie prawą stronę bombsite'u, a później sprawdzać sobie samą lewą stronę, gdzie wiecie, gdzie waszego przeciwnika nie ma. To jest bardzo przydatne w sytuacjach 1 na 1 bądź 2 na 1, ponieważ nie zawsze zawodnicy zostają na danych pozycjach i warto jest się tego trzymać. Jeżeli już decydujemy się na używanie shifta, to używamy go do końca, po to, aby nasz przeciwnik nie mógł zlokalizować nas. Jednak po plancie bomby to przeciwnik już ma przewagę, bo to my musimy BS-a odbijać i pamiętajcie, że warto sobie zobaczyć, czy taki przeciwnik nie zajmuje sobie pozycji dogodnej do strzelania na planta. Numer 2 to granaty. Podczas całego przebiegu rundy postaraj się zachować sobie dwa granaty. Dwa najważniejsze przy odbijaniu BS-a to jest Mołotow oraz Flash. Mołotowy możesz wykurzyć swojego przeciwnika z najbardziej znanych pozycji na mapie, na których zawsze ustawia się jakiś terrorysta po podłożeniu bomby. Oczywiście flashe służą do oślepienia naszego przeciwnika, dzięki czemu będziemy mogli bez problemu wejść sobie na BS niezauważenie, co odwróci uwagę naszego przeciwnika. Możemy go rzucić na przykład w jakieś inne miejsce, bądź na BS, a w jakieś inne miejsce po to, żeby zmienić naszego przeciwnika, że na przykład save'ujemy broń i wykurzyć go z danej pozycji, który wyjdzie i dostanie po prostu od nas heada. Jest to dosyć przydatne zagranie na wszystkich typu matchmakingach i grach turniejowych. Pamiętajcie, aby zachować swojego Mołotowa, ponieważ standardowo praktycznie każdy terrorysta ustawia się w jednej pozycji, a każda mapa takie swoje pozycje ma. Sami wiecie, jakie to są pozycje, nie muszę wam chyba o tym mówić. Chyba, że muszę. Numer 3 to sprawdzanie miejscówek. Podczas oglądania waszych demek z matchmakingu i publicznych poczekalni stwierdziłem, że nie wszyscy z was sprawdzają wszystkie pozycje. Pamiętajcie, że jeżeli jesteście spóźnieni na dany bombsite, gdzie podłożona jest już bomba, warto jest sprawdzić naprawdę wszystkie, ale to wszystkie pozycje ze względu na to, że po prostu przeciwnik może czaić się w najmniej oczekiwanym miejscu. Pamiętajcie o tym, aby te wszystkie pozycje sprawdzić, szczególnie na mapie takie jak Train czy Overpass, gdzie tych pozycji jest naprawdę mnóstwo i ciężko jest odbić dany BS po podłożeniu bomby. Ale pamiętajcie, że sprawdzając wszystkie pozycje dajecie sobie lekką przewagę nad przeciwnikiem, ponieważ wiecie, że nie trafi was w plecy, na przykład jak będziecie rozbrajać bombę. Numer 4 to Defuse Trick. W punkcie czwartym pokażę wam pewien fajny trik, którego możemy zastosować na prawie wszystkich mapach. Kiedy terrorysta zaplantuje nam bombę dla siebie na widok i ma on dogodny plant, możemy rzucić sobie na niego smoka i po prostu taką pakę zacząć defować, ale nie defować jej do końca, tylko cofnąć się i po prostu strzelić headshota temu terroryście, który będzie skanował tego smoka, ponieważ jeżeli będzie dokładnie wiedział, to raczej uda mu się tego smoka przeskanować i zabije nas, ale jeżeli naciśniemy tylko klawisz E przy bombie, on usłyszy, że defujemy, cofniemy się i strzelimy mu heada, to naprawdę nie ma opcji, aby taki terrorysta wygrał rundę. Numer 5 to oczywiście pewność siebie. Wbrew pozorom jest to jeden z najważniejszych czynników ugrywania klacza. Jeżeli idziemy na jakiegoś BS-a odbijać go samemu na przykład na dwóch czy trzech przeciwników, musimy być pewnym, że tego klacza ugramy. Bez względu na to, ile jest przeciwników i jaka słaba jest sytuacja w naszym zespole, to my musimy wiedzieć, że ten klacz jest nasz i idziemy po wygraną, a nie po to, żeby stracić naszą broń. Jeżeli od razu wiesz, że na przykład nie ugrasz danego klacza, lepiej jest się wycofać i zachować po prostu swoją broń ze względu na to, że pomożesz po prostu swoim teammate'om. Pamiętaj o tym, że jeżeli idziesz po klacza, to idziesz po coś, idziesz po zwycięstwo w tej rundzie, idziesz zabić wszystkich przeciwników i rozbroić bombę. Ze względu na to, że słabo się czujesz, czasami możesz tego klacza po prostu nie ugrać. Jeżeli nie czujesz się na siłach, żeby tego klacza ugrać, to nie idź po niego, bo lepiej będzie zachować ci swoją broń. Warto jest o tym pamiętać. Pamiętaj też o wiarze w swoje umiejętności, ponieważ to ty wiesz tak naprawdę, na co cię stać i sam potrafisz dokładnie ocenić sytuację, jaka znajduje się na mapie. Także pamiętaj o tym, że to również jest bardzo ważne w ugrywaniu klaczy.
Dzięki Wam bardzo za oglądanie tego materiału, mam nadzieję, że odcinek Wam się spodobał i że zostawicie pod nim 2000 łapek w górę, co dla Was jest ostatnio małym wyzwaniem, a za 2000 łapek w górę od razu się biorę za montowanie klacza po stronie terrorystów. Mam nadzieję, że film Wam się podobał, że komentujecie, subskrybujecie, zostawcie dzwoneczek. Pamiętajcie, że zawsze staram się Wam odpisywać na większość komentarzy, także serduszka również przypinam. Serdecznie zapraszam Was na mojego Facebooka oraz na grupę Steam, linki oczywiście wszystkie potrzebne macie w opisie. Dzięki Wam bardzo za oglądanie tego materiału, trzymajcie się, na razie się ma. Pozdrowionka i peace!